Nazywam się Peter Parker, a resztę to pewnie sami wiecie. Ocaliłem miasto, zakochałem się, potem znowu ocaliłem miasto i znowu... Mam swój komiks, płatki śniadaniowe, świąteczną składankę i lody. Szału nie robi. Ale tu nie chodzi o mnie. Już nie. Spider-Man. Zjawia się raz dziennie, rachciach-ciach w tej swojej masce i robi sobie co chce. Kocham cię, synu. Tak, tak, wiem. Musisz powiedzieć, że też mnie kochasz. Tato, no co ty? Chcę to usłyszeć. Tak przy wszystkich. Tato, ja też cię kocham. Tato, ja też cię kocham. Przyjąłem. Jestem Miles Morales. Jedyny niepowtarzalny Spider-Man. Przynajmniej tak sądziłem. Słyszałeś o super zderzaczu? Spodoba ci się. Wrota międzywymiarowe otwarte. Jesteś jak ja. Ale jak to możliwe? Już wkrótce. Dobra, młody, skup się. Ta frytka to twój wszechświat. Splaczała, dziwaczna afera. A ta tutaj, jędrna, normalna fryta, to mój wszechświat. To mówisz, że chcesz być Spider-Manem? Nauczysz mnie? Mówisz i masz. Czas się pochuśtać. Dobra, już łapiesz. Stuknij dwa razy, żeby odczepić i potem znowu. I odczep! Masz talent! Cześć, chłopcy. Coś ty za jedna. Gwen Stacy. Jestem z innego wymiaru. To dużo jeszcze jest takich zawodników? Witam państwa. Czołem. Dziwnie już naprawdę być nie może. Otóż więc jednak właśnie, że może. Okej. Okay. Musimy wrócić do naszych światów. Już. Brooklyn się rozpada. Tam mieszka cała moja rodzina. Ej. Miles, co się stało? To nie jest twoje miasto. Jest moje. Jeśli nie zniszczę zderzacza, żadne z nas nie będzie miało dokąd wrócić. Pamiętaj to, co cię wyróżnia. Ruszajmy! To czyni z ciebie Spidermana. Panie władzo, kocham pana. Zaraz, co? Spider-Man Uniwersum. W prawo, w prawo. W lewo, jazda z powrotem. Już. W tym waszym wymiarze zwierzęta gadają, bo żeby się nie zestrachał. W kinach w grudniu.